Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Tak jak obiecałem, tym razem pokażę pierwsze uruchomienie Samsunga Galaxy S5 i dopiero pierwszy raz włączam, włożyłem swoją kartę i mamy nowe logo, które tu się pojawiło od tego S5 Powered by Android. No to oczywiście Google narzucił nowe logo, czy tam nowa animacja, to Android narzucił oczywiście, no i mamy Galaxy. O, musimy wpisać PIN. Ok, odblokowaliśmy. No i co? Wybieramy język polski. Oczywiście możemy sobie włączyć tutaj tą dostępność. Aha, teraz nawet nie możemy zmienić sobie, żeby było trochę jaśniej. Ok, tryb sieci danych włączamy. Wi-Fi oczywiście. Wybieramy sobie T-Mobile. W moim przypadku wybieramy sobie moją sieć. Ja za chwilę do Was wrócę. Po wpisaniu kliknijmy sobie połącz. Połączono, robimy dalej. Tu na wszystko się zgadzamy. Czy mamy konto Google? Tak. Mamy logowanie. Oczywiście, no dobra, zostawmy sobie to, tylko żeby nam nie twórzmy sobie kopii, bo nie przesyłajmy, to zostawmy. OK, OK. I włącza nam się, mam nadzieję, że zaraz będę mógł trochę jaśniej Wam tutaj zrobić. Oczywiście zalogujmy się do konta Samsung. No i zalogowano. Tu wszystko musimy pewno zaakceptować. Logowanie. Nic nie róbmy tutaj, żeby nam się nie pomieszało z poprzednimi. To na razie sobie pominimy, nie potrzebujemy tego. Tu sobie zróbmy tak, standardowo, OK. I robimy zakończ. I włącza nam się Samsung Galaxy S5. Oczywiście tutaj jest, żebyśmy sprawdzili pokrywę w celu takim, że po prostu w razie gdyby nam telefon jednak wpadł do wody, żeby nam się nic tam nie zamoczyło. No sprawdzam, wszystko jest chyba OK. No. Wszystko jest chyba OK, zróbmy sobie troszeczkę jaśniej, no i tak. Pierwsze uruchomienie. Różnice jakie widać, no to może na początku Wam pokażę, że jeżeli ktoś by narzekał, czy widać jakieś piksele. Nie widać żadnych pikseli. Wszystko naprawdę bardzo ładnie wygląda, no i całkiem inny interfejs. Oczywiście inne przyciski dotykowe, tak jak widzicie mamy ostatnie aplikacje. Tu sobie zróbmy, żeby nam nie pokazywał tego. I mamy nasze aplikacje. No inaczej wygląda zupełnie menu, w sensie ikony całe. Oczywiście w prawą stronę mamy teraz moje czasopismo. To sobie skonfigurujemy oczywiście później, Wam to pokażę. I tak. No co, no na razie interfejs na pewno będzie działał bardzo płynnie, bo nic nie jest tutaj poinstalowane. Jak to się okaże i będzie wyglądało to później, to zobaczymy. Z tych takich zmian, które tutaj są jeszcze, no to oczywiście możemy sobie dodawać kolejne pulpity i tak dalej. No pasek zupełnie jest inny, tak? Wyłączmy sobie to, co jest tutaj niepotrzebne. Tu się coś aktualizuje. No i tak, mamy tutaj S-szukacz i szybkie połączenie. Troszkę inaczej wyglądają też te ikony, które mamy tutaj u góry, tak jak widzicie. Oczywiście możemy sobie tych ikon więcej otworzyć. Mam nadzieję przynajmniej. O, mamy więcej tych ikon, więc sporo tego jest tutaj do powłączania. Z tych rzeczy, które są najważniejsze, no to na pewno baterie, to bardzo niskie zużycie energii, to będzie coś ciekawego. To Wam też pokażę w osobnym filmie. No i wszystkie funkcje będziemy sobie po kolei testować. Myślę, że tak wyglądają aplikacje, czy coś jest tutaj dodane. Zobaczmy sobie, mamy S-Health, S-Voice. To oczywiście wszystko wymaga konfiguracji. Notatka, zupełnie inaczej te ikony wyglądają, no tak bardziej cukierkowo, ale są płaskie i dzięki temu naprawdę fajnie to wygląda. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że cienie już nie są w modzie i właśnie w ten sposób to no, ładnie wygląda. Mamy jakąś aplikację e-kiosk, której jakby wcześniej nie było. Smart Remote to podejrzewam to jest jakby zastępca tego co było w Samsungu Galaxy Note 3, czyli Watch On, czyli to nazywa się teraz Smart Remote, podejrzewam. Rzeczpospolita, Skycash i Flipboard to są rzeczy, które są tutaj zainstalowane odgórnie już. ale i tak szczerze powiedziawszy brakuje mi trochę tych aplikacji, jeśli chodzi o Samsunga, nie wiem czy żadnych katalogów tu nie widzę, szczerze powiedziawszy, może gdzieś to można włączyć dodatkowo, no tak to się prezentuje. A, przyzwyczajenie, że tutaj mamy oczywiście, nie mamy menu, tylko ostatnie aplikacje już, więc to jest kwestia, która jest tutaj do nauczenia. I tak, od razu był włączony tutaj wskaźnik naładowania baterii. I tak, o, tu mamy jeszcze jakieś aplikacje, ale to są googlowskie. No i tutaj brakuje mi chyba trochę aplikacji od Samsunga. Myślę, że można to wszystko doinstalować. Na pewno po wejściu do Samsung Apps będą te aplikacje jakby dostępne. Ok, tu trwa logowanie. Przejdźmy sobie do kategorii i tutaj Galaxy Essential i mamy. Ok, regulamin, mamy S Note i mamy kilka innych rzeczy, które... No jednak chyba Samsung trochę poszedł po rozum do głowy i widzę, że tych rzeczy nie poinstalował. O nie, Samsung Watch On jest osobno. Tych rzeczy na siłę nam nie poinstalował, więc my sami możemy zdecydować, co chcemy sobie tutaj zainstalować. No w pewnym zakresie oczywiście. I to jest bardzo fajne i miło ze strony Samsunga, że wreszcie my możemy o tym decydować, bo to jednak jest no niezłe rozwiązanie na pewno. Teraz tak, jeśli chodzi o pierwsze filmy, to chciałbym, żebyście, bo tak naprawdę no nie mam dużo czasu, jeśli chodzi o testowanie tego urządzenia, więc pewne testy wykonam sam, ale chciałbym, żebyście napisali w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w pierwszej kolejności i tym zajmę się po prostu jutro, no całe popołudnie i cały wieczór i w ten sposób właśnie chciałbym Wam to pokazać. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wyglądają ustawienia. No teraz tak, nie możemy sobie przejść tak do ustawień, ale tu możemy sobie zamknąć wszystkie aplikacje. Do ustawień możemy przejść sobie w ten sposób. No i ustawienia wyglądają inaczej. Szczerze powiedziawszy, moje pierwsze wrażenia były takie, że zbyt duże odstępy są między tymi ikonami, ale mimo wszystko, no zobaczymy, jak to będzie działać. No działa to ultra płynnie póki co, ale jak to się będzie sprawdzać później, bo na razie szczerze powiedziawszy, nie jestem w stanie nawet odnaleźć się w tych aplikacjach, gdzie, co jest i w ogóle. I to wszystko sobie tutaj będziemy sprawdzać oczywiście po kolei. Ok, może sobie sprawdźmy tylko na początku, czy tutaj klikniemy, nie, wiadomości, nic nie mam, ale zobaczmy sobie aparat chociażby trochę. Zupełnie nowy interfejs, automatyczne ostrzenie, weźmy sobie coś tutaj ciekawego, mamy klapkę do Note 3, tą indukcyjną. I zobaczmy, jak faktycznie on tutaj robi zdjęcia, czy szybciej. O, oczywiście szybko robi te zdjęcia. Automatycznie cały czas telefon ostrzy nam tutaj obraz, więc no rzeczywiście ta migawka jest jakby szybsza, ale jak wychodzą zdjęcia, to sobie zobaczmy. Jest tu kiepskie, on tutaj ładnie wyszło. Jest tu kiepskie światło, ale tak naprawdę no, całkiem fajnie to wygląda. W ogóle bardzo płynnie to wszystko tutaj chodzi, więc muszę przyznać, muszę powłączać kilka rzeczy, bo denerwujące naciskanie przycisków dotykowych i telefon wibruje. To wszystko jest oczywiście do poustalania. Mamy nowy widżet odnośnie pogody. Na pewno są jeszcze jakieś dodatkowe widżety, które możemy sobie tutaj włączyć. Jak tu przejść w ogóle? No. Niezbędne dla Galaxy. O, i bardzo fajnie. To są rzeczy, które tutaj mamy. Automatycznie możemy sobie przejść w ten sposób. Bardzo fajne rozwiązanie, naprawdę. Plus dla Samsunga. Szczerze powiedziawszy, nawet o tym myślałem, czy Samsung wreszcie by nie zrobił czegoś takiego. I to jest wielki plus, że wreszcie coś takiego się pojawiło. To mi się bardzo podoba. Szczerze powiedziawszy, nie za bardzo wiem, jak tutaj dodać na przykład... O, mamy widżety. Czy jakieś widżety ciekawe są? Z widżetów, no to tutaj od S Voice'a, aktywne aplikacje, alarmy, tutaj chyba się za dużo nie pozmieniało. Na pewno trochę wyglądają wszystkie te od S Voice'a, trochę inaczej pogoda wygląda. Czy coś tutaj nowego, ciekawego doszło? Google News, to może być coś ciekawego, a to bardziej od Google'a jest. No i tutaj tych widżetów za dużo nie ma, szczerze powiedziawszy. Ale zobaczymy sobie to później oczywiście. Jeśli chodzi o tapety, bo pewno jesteście zainteresowani. Zresztą ja Wam pokazywałem, jak wyglądają już te tapety. O, mamy od razu nasze obrazki, które są przez nas zrobione. To fajne, że możemy w ten sposób sobie to tutaj robić. Mamy taką tapetkę. Taką, która wygląda trochę jak Windows 95. Taką ładną, kolorową tapetę. Taką żółtą. Taką złotą, to one chyba już wyciekły wszystkie, więc tak to wygląda. No i tutaj mamy tą taką, o, to jest animowana i to są te googlowskie. Więc tak to wygląda póki co, no zobaczymy jak to będzie się sprawdzać. Ja się trochę tutaj pobawię i oczywiście dam Wam znać i postaram się jutro na pewno zrobić Wam jeszcze pierwsze wrażenia, żebyście wiedzieli jak no, po kilku czy kilkunastu godzinach rzeczywiście sprawdza się to urządzenie. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.